Gracias, Conchita. Przebaczenia, aby ci ze czcią służono. Po
pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, Jego przytupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości do Ciebie, Panie. Czytanie z listu do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Można kupić kartę Bimabella internetową, do tego routera włożyć i sobie nosić, a jak gdzieś coś koło czegoś, można korzystać. Chciałem zamówić, ale zamówić nie mogę, bo tylko no. No, chciałem zamówić na kartę tą startówkę, ale okazało się, że już nie da rady, dlatego zamówiłem tą pierwszą. Ręce twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Który za zamawiałam na kartę? Powierzam Ducha mojego. Ale ja nie mogę zamówić. Ale zadanie miałam wtedy. W ręce twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Strzeż nas, Panie. Ja miałam za darmo, nie patrzyłam. Zamawiałam to już przez ten. A ktoś jak może zamówić? Może zamienić, to takie dwie sieci, tam premium mobile po 16 ileś bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, które świętował wobec wszystkich narodów. Robiłem zamówienie, a moje życie zostało bo musiałeś wybrać twoje czasy, zrobić mi dużo. Chwała Ojcu i Synowi. Ale w tej filmie jak masz zamówienie. Ale oprócz premium mobile to jest inna taka. Panie, 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 Agramobile, premium mobile, to że premium jadła, to jest też w plusie. O, a w plusie nie można zamówić karty, bo nie da się. Tylko w tym obrotę już jedną. Ale muszę zamówić karty, też nie można. Ale ile lat pokazali patrzy, tak? Ja mam na to odwiedzenie. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie zdychamy jęcząc i płacząc na tym łez podobny. Przed oborem zamieszko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas wróć, a Jezusa pozbawiony pomóc przywota Twojego. Po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. No ale ja to będę tak? No automatycznie mi ściągam. Tak? Pani Henie, dziękujemy wszystkim. A co ty teraz za abonamentu. Za abonamentu. Ja wiem. Zanim ja sobie dołam do was jakoś z abonamentu. Skąd mi była? Przynajmniej skorzystałem z czegoś. 23.44. A nie jest to, że to Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Podczas posiedzenia założenia projektu krytykowali posłowie opozycji, a Kukiz15 złożył wniosek o jego odrzucenie. Według polityków tego ruchu PPK to nic innego jak OFE PiS. Propozycje rządu bronili posłowie PiSu. Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana ma służyć budowie długoterminowych oszczędności. Do sejmowej komisji rolnictwa trafił rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Posłowie zajmą się podczas pierwszego czytania projektu. Celem propozycji rządu jest stworzenie lepszych warunków ekonomicznych do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Do zrzeszania się ma zachęcić forma zwolnień podatkowych. W myśl projektu spółdzielnie będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a
spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przez sędziowie nie będą musieli już odczytywać przez wiele godzin wyroków wraz z uzasadnieniem przy pustej sali, a przy sprawach zgłoszonych pokrzywdzonych nie będzie obowiązku przesłuchania ich wszystkich, powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej. Ustawy przygotowanej w resorcie, ale to jest abonament do końca życia tak samo. Przeszli stan spoczynku wśród nich pełnomocnicy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w Województwie Puławski. Zgodnie z ustawą jego obowiązki przejmie najstarszy stażowy prezes sądu, sędzia Dariusz Zawistowski. W Szczecinie sędziego Mariusza Błaszczaka odbyło się w przekazania do prowadzenia wielonarodowym korpusem Północ Wschód. Albo do prezesu. Obowiązki no to po tygodniu ci przejdzie, aż za mobile, a plus może premium od razu. Premium? To ja zamawiam lukę, zamawiam nowo, ale nie przyszedł. A to już tak jeszcze nie. Odpowiada za wszystkie jednostki oraz siły lądowe na znajdujące się na tzw. wschodniej stronie lądowej. Dowód samoty 2015. Ale a za mobile to jest tak wytelne w internecie. Wytelne i trzeba zapłacić około razie 1000 zł. Bo zamówiłem. Wśród nich są m.in. ksiądz arcybiskup Bartłomiej Baraniak, Mariusz Kowalski, Mariusz Kowalewicz, Ignacy Kowalski. W sumie lista zawiera 25 osób, które zostaną Śródmieścia kombatanckie domagają się włączenia generała Kuklińskiego do kawalerów. Chyba to jest, bo ja nie wiem, kto to jest karta, bo mam drugą kartę. Mam karty warszawskie, to się robi w biblioteki Pawła, mam przykład karty. No i takie to jak to, że które ścigają się w prestiżowych regatach świata. Jak nie, na kawalerski jednorazowo kartę za ten. Już mówisz, ja we karcie, a to co by nie ma? Jednostka będzie też brała udział w regatach. Ksiądz prałat Grzegorz Olszowski przyjął w Katowicach Święceja biskupie. Godność tę otrzymał w uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji katowickiej, której pełni odtąd funkcję biskupa pomocniczego. Święceń udzielił nominatowi metropolita katowicki. Gdyby jest taka powyżna w tej dzielnicy w tym mieście, Marszałkowska 9-15. Ksiądz apostolski w Polsce oraz ksiądz arcybiskup senior Damian Simonim. To jest to, to jest tam, gdzie tam się dosiadło. Tak, to jest ta karta, tam też, mamy coś, bo to jest na 9 bibliotek, Marszałkowska 9, jest na Sokolka, tam 111, też znalazłam pędzle, też tam nie poszło, ale to jest na 9 bibliotek, niech ona ci da kartkę, to nie miałeś. Parlament Europejski wyraził zgodę na uruchomienie artykułu 7 Traktatu Unijnego wobec Węgier. Za tą decyzją opowiedziało się 448 deputowanych, przeciw było 197, a 48 wstrzymało się od głosu. Tym samym Europarlament wezwał państwa członkowskie do wszczęcia procedury określonej w artykule 7 Traktatu Unijnego w celu przeciwdziałania zagrożeniu dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, do których należą poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim zaapelował o jedność i solidarność, które mają być kluczem do sukcesu wspólnoty. Zapowiedział także nowe projekty legislacyjne, które mają wzmocnić Unię. Będą one dotyczyć m.in.
walut euro, podatków i migracji. Przedstawił też szereg inicjatyw dotyczących zmniejszenia stosowania plastiku. Jean-Claude Juncker odniósł się też do kwestii praworządności. Jak powiedział, Komisja Europejska sprzeciwia się wszelkim atakom na rządy prawa. Dodał, że w niektórych państwach członkowskich sytuacja polityczna jest niepokojąca. Orędzie zostało wygłoszone na 8 miesięcy przed wyborami europejskimi w maju 2019 roku. Chrystus otwiera nam przejście przez morze naszych lęków i daje nam prawdziwą wolność, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej papież kontynuował dziś cykl kateches o Bożych przykazaniach. W kontekście trzeciego przykazania mówił o sensie odpoczynku i prawdziwej wolności, będącej darem Pana Jezusa. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że chciałby zawarcia przez jego kraj traktatu pokojowego z Japonią. Zaproponował też premierowi tego kraju, by traktat został zawarty do końca bieżącego roku bez warunków wstępnych. Putin mówił o tym na sesji plenarnej Wschodniego Forum Gospodarczego we Władywostoku. Krótko wcześniej Abe w swoim wystąpieniu na sesji po raz kolejny wezwał do podjęcia kroków w kierunku podpisania przez Moskwę i Tokio traktatu pokojowego. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Jakim prawem, mimo krzywdy wielokroć w Polsce, państwo wciąż odbiera troje dzieci dziennie bez wyroku sądu? Szczegóły w naszym dzienniku. Rezolucja przeciw wetru. Unijny szef. Co się barobi? Europejskim politykom. Zatruta medycyna, selekcja ludzkich zarodków, zmiana płci, kompasu moralnego, genetyka będzie służyć eugenice. Czytam w naszym dzienniku. Szlachetne zdrowie, jesienne infekcje, jakie leczą dzieci, stres, dobry czy zły. Uwaga na niebezpieczne techniki relaksacyjne. W naszym dzienniku dodatek zdrowotny. A ja tego kupowałem w Bydgoszczy i one kosztowały z 15 zł. No. O północy była. Nawet na to pisała. No jakie też mogły płacić. No. Ale mogły w sandałach przyjechać, ale dobrze. Ale nie mogły, bo było zimno, bo wtedy. Ale matka na mnie narzekała znowu. Thank you.
szczególnie dla młodzieży, ponieważ młodzi, którzy przed paru dniami uzupełniali swoje matury, pytają o uczelnię, informujemy, że nasza uczelnia unikatowa w skali międzynarodowej, bardzo wysoko notowana, jest dla tej młodzieży otwarta. Zapraszamy na studia dziennikarskie, politologiczne, informatyczne, informatykę medialną, kulturoznawstwo. Oczywiście różne specjalności. Są też bardzo ciekawe studia podyplomowe. Więcej informacji na ten temat na stronie www.wskasim.edu.pl. Są bardzo dobre warunki do studiowania. Jeszcze niedawno robiono badania i zdobyliśmy odnośnie warunków do studiowania pierwsze miejsce. Są również bardzo dobre możliwości praktyk. Jest możliwość formacji, także formacji duchowej, formacji charakteru. Powiedzcie Państwo jedni drugim. Pytajcie też Państwo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu 56 610 7200. 56 610 7200. W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maria, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maria. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maria i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Do wyższych rzeczy jestem powołany w wykonaniu dzieci ze szkolnego koła Caritas Szkoły Podstawowej w Dębowcu. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej, zaś homilię wygłosi ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja polskiej prowincji misjonarzy Matki Bożej z La Salette. O godzinie 21.30 z Dębowca przeprowadzimy rozmowy niedokończone na temat o modlitwie w kontekście orędzia Maryi w La Salette. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny.